Jeżeli chodzi o inwestowanie w lokale usługowe czy w biurowce, nadal jest to opłacalne i czy też obserwuje Pan jakieś takie nerwowe ruchy na tym rynku? Sytuacja jest niezmienna w tym sensie, że lokale użytkowe zawsze będą dawały wyższą stopę zwrotu od mieszkań. Czy też tak bardzo rosną ceny lokali usługowych, jak jeżeli chodzi o ceny lokali usługowych rosną tak samo jak na rynku pierwotnym rosną ceny mieszkań. Trzeba pamiętać o tym, że z czego wynikają te wzrosty, tak? One nie są tylko wzrostami spekulacyjnymi, ale wynikają z takich czynników jak koszt wykonania inwestycji, tak? Robocizna, koszty materiałowe. Tak, ceny, które oferują generalni wykonawcy, rosną w tempie galopującym. To oczywiście wynika ze wzrostu cen materiałów wykończeniowych, ale przede wszystkim ze wzrostu kosztów pracy. Więc czynniki i podstawy obecnego wzrostu są bardzo stabilne, tak? To wynika z ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, gdzie, jak wspomnieliśmy, mamy najniższe bezrobocie, gdzie obserwujemy na rynku pracy niedobory rąk do pracy. W związku z tym ceny oferowane przez generalnych wykonawców cały czas są wyższe, tak? To się oczywiście przekłada później na ceny lokali użytkowych, przy czym trzeba pamiętać, że rentowność z lokali użytkowych wynika z umów najmu, tak? I tutaj wchodzą do gry najemcy. Czy to jest większe ryzyko, jak inwestujemy w lokal niż w mieszkanie, bo mieszkanie łatwiej jest wynająć i szybciej znajdziemy nabywcę niż lokal, tylko z drugiej strony na lokalu możemy więcej zarobić, prawda? No tak, no oczywiście jest większe ryzyko inwestowania w lokal użytkowy, dlatego że liczba najemców jest dużo mniejsza niż przy takiej, nazwijmy, tradycyjnej kawalerce, gdzie najemcy możemy znaleźć na każdym kroku, tak? Na lokal użytkowy potrzebny jest specyficzny najemca, dla którego taki lokal jest odpowiedni. W związku z tym istnieje ryzyko, że jeżeli źle wybierzemy taki lokal, będziemy mieli dłuższy okres pustostanu, przez co rentowność naszej inwestycji dramatycznie spadnie.